Z tej strony, Trala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Magusiu na W50 natomiast głównie porozmawiamy sobie o wydarzeniach, które będą miały miejsce w tym tygodniu. Bo niestety mamy powtórkę, no, i znowu będzie start serwera i elevator jednego dnia o tej samej godzinie. Kiedyś przed W60 nagrywałem taki odcinek, dałem tam pytanie, czy serwery to wytrzymają. No i niestety nie wytrzymały. Potem pisaliście mi komentarze, że przewidziałem i tak dalej. No a teraz mamy znowu to samo, no i zobaczymy, co z tego będzie. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę. w tym w momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i piszcie komentarze, co Wy sądzicie o tym połączeniu. No i co uważacie generalnie? Czy wszystko będzie OK? Czy niestety znowu nie będziemy mogli grać? Jestem ciekaw Waszej opinii. Dobrze, jeżeli chodzi tutaj o mojego Magusia, no to poklikamy jakieś lożki. Może w ogóle do tego od razu przejdziemy, zanim ja zacznę gadać. Natomiast tak, musimy tutaj, mamy w ogóle dwa lochy do kliknięcia. Przede wszystkim. Mamy tutaj surtra, na którego mam 0,24%. No i mamy atenę, na którą mam 0,30%. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić, no ale spróbujemy, żeby coś tam robić w tle. No i oczywiście tutaj mamy jeszcze karczmy mrocznych sobowtórów. Natomiast ona jest not possible. Tego jeszcze nie możemy ubić, więc tego nawet nie ruszamy. Muszę sobie wymienić runki, dlatego że z tego co wiem, tu mamy w ogóle odporność na ogień. Zobaczcie i u tego surtra, i u tej Ateny. Więc wymienimy sobie runki w broniach. Ja tutaj mam błyskawice. Tutaj mam zimno, natomiast Mariuszek i Kunegunda mają ogień. Czy ja mam na wymianę te runki? Nie bardzo. Tutaj widzę, że mam zimno, to sobie od razu wymienimy na 60%. No i jeszcze Mariuszkowi wypadałoby wymienić, tylko ja chyba nie mam drugiej 60, z tego co wiem. Tu mamy 59%, tu 59%, tu jest 60%, ale to jest ogień. No i tyle, więc dobra, Mariusz zostanie bez, no, bez zmienionej runki. Może się jakoś uda to zrobić. Zobaczymy, czy jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o runy odpornościowe, że tak powiem, jest wszystko ok, ale chyba tak, bo sprawdzałem przed odcinkiem. Dokładnie, wszystko jest git, no i możemy iść klikać. Co do mojego magusia, to może jeszcze pod koniec Wam powiem, no co tutaj się zadziało i tak dalej, bo jak widzicie, magus się ciągle rozwija. Zrobimy sobie jeszcze ręki, jakbym wbił level, bo nam niewiele brakuje. No i lecimy. Dokładnie, mamy start serwera EU8, już o tym wiecie. Nagrywałem o tym odcinek, wrzuciłem w tamten piątek. No i oczywiście będziemy tutaj grać necromancerem. Jak widzicie, moja postać jest już gotowa. Mamy już tutaj odliczanie, mamy awatar. Mamy wszystko tak naprawdę i będziemy na tym EU8 startować właśnie jako ten necromancer jak nagrywałem tamten odcinek nie byłem jeszcze pewien czy aby na pewno ta klasa będzie dostępna przed tym serwerem i tak dalej no ale jest dostępna jak już pewnie o tym dobrze wiecie no i właśnie tą nową klasą postaci sobie pogramy zobaczymy jak ona działa, no i będzie to kolejna seria na kanale będzie to, no po prostu będą z niej odcinki będzie to kolejna main postać, oprócz tego robię gildię w 100% polską gildię dla grzybiarzy o tym też mówiłem ale jeszcze przypominam, jeżeli ktoś planuje zacząć czy na eu 8 planuję grzybić, to niech się do mnie odzywa na Discordzie, bo jeszcze kilka miejsc mamy. Z tego co w ogóle zauważyłem, to jeżeli chodzi o taką gildię stricte polską dla grzybiarzy, to jest dość ciężko nawet z moimi powiedzmy zasięgami tam, no wiadomo, jak robię gildię, no to bardzo dużo osób się do mnie zgłasza, że chce do tej gildii dołączyć. No a mimo to ciężko jest znaleźć full skład grzybiarzy właśnie na ten serwer eu 8 Nie wiem, z czego to wynika. Może nie jest aż takie zainteresowanie, może dużo Polaków nie chce grzybić po prostu Jakoś mocniej, tylko sobie tam grają Echo, ewentualnie Free to Play. No, ale właśnie, jakoś dużo zgłoszeń do tej gildi nie mam. Więc przypominam, jeżeli ktoś będzie tam grał na grzybkach, na tryhardzie, to niech do mnie pisze na Discordzie. Jeszcze kilka miejsc mamy, no bo myślę, że no, serwerek będzie na pewno spoko. Jeżeli chodzi o EU8, to na pewno nie będzie tak mocny jak EU5, EU10, które będzie w przyszłości. No, ale wydaje mi się, że mimo wszystko będzie dość fajny. Dużo mocnych ekip startuje. Wychodzi jeszcze nowa klasa postaci. Te ósemki w ogóle, jeżeli chodzi o serwer też są takie specyficzne, bo dużo osób na te serwery z ósemkami w ogóle się szykuje i planuje tam grać, więc serwer mówię, będzie taki no nie słaby, nie mocny, taki średni wydaje mi się jeżeli chodzi o poziom więc też na pewno topka nie będzie jakaś bardzo kosztowna, a tym samym rywalizacja jakaś tam będzie w tej topce, w rankingach gildyjnych i tak dalej. Co do mojego celu, jeżeli chodzi o moją gildię, no to ja na starcie chciałbym mówię, to będzie gildia w 100% Polska, więc to też jest na pewno no dużo osób robi gildie międzynarodowe po prostu na takich serwerach. Ja robię w 100% Polską, więc też zadanie jest powiedzmy utrudnione. No ale będę chciał na samym początku jakieś top 3, top 4 zdobyć. No a potem z czasem może ten ranking nawet wyższy również wbić, więc taki jest plan, zobaczymy jak to wyjdzie kolejna sprawa, no to mówię, ten serwer startuje już ten 5 o godzinie 16 no i niestety, szczerze mówiąc niestety, ostatnio ogłosili że również w ten 5 o godzinie 16 startuje Hellevator no jak ktoś grał za czasów to już było w ogóle rok temu, za czasów W60 no to wie, że jak no startował startowało W60, które również było tam jakoś bardzo nahypowane, szczerze mówiąc, to był w sumie ostatni międzynarodowy serwer, dużo Osób tam zaczynało, okrągły serwer i tak dalej. Dużo osób na nim startowało blues jeszcze niestety ten elevator doszedł no i w pierwsze dni tego serwera nie dało się grać, ja miałem głównie problem w pierwszy dzień i w pierwszy dzień na szybko robiłem o tam codzienne czynności, dosłownie za 15 12 w nocy, żeby jakoś to wszystko zdążyć i tak nie wszystko zrobiłem no było bardzo ciężko, serwery ciągle wywalało, serwery nie odpowiadały serwer nie odpowiadał, nie odpowiadał w sumie głównie w 60, no i mówię no nie dało się grać, po prostu nie dało się grać, a co niektórzy gracze mieli problem przez cały weekend, cały pierwszy weekend serwera, więc no to ich strasznie bolało. Nie ma co ukrywać. No a teraz nie wiem z czego to wynika, że znowu startują te dwa eventy, w sensie eventy. No powiedzmy jeden event i nowy serwer znowu w jednym czasie. Czy są już pewni swoich serwerów, że na pewno to wytrzymają? Skąd taka decyzja? Kiedyś pamiętam, że było tak, że na przykład start Elevatora zrobili dzień wcześniej, czyli w czwartek, żeby właśnie w piątek mógł wyjść nowy serwer i żeby to się na siebie nie nałożyło. Myślałem, że teraz też ewentualnie tak zrobią, a niestety nie. Niestety oba te wydarzenia, nazwijmy to, będą w jednym czasie, jednego dnia. Troszeczkę słabo. Dlaczego słabo? Bo obawiam się, że po prostu będzie właśnie powtórka z W60. Ja już strasznie czekam na ten EU8, strasznie już bym sobie chciał pograć, nową klasę sprawdzić też dla Was, pokazać Wam jak ona sobie radzi w pierwsze dni serwera, jak tam sobie radzi w lożkach, bo tak naprawdę EU8 to będzie taki test jak faktycznie tą nową klasą się zaczyna i jak to wszystko działa. Więc troszeczkę się obawiam, że właśnie będzie powtórka, że nie będzie się dało grać, że będzie ciężko, no i ten start nie będzie taki, jaki chciałbym, żeby był, ale może mówię ogarnęli te serwery, może są pewni, że już to wszystko tam będzie działać tak jak powinno, no i może no będzie okej, okay. może w skrócie będzie ok, i może po prostu nie będzie to miało wpływu, że właśnie ten elevator startuje, no ale właśnie, mamy elewator, czyli event gildyjny, fajnie, bo na EU8 no przyda się, na pewno się przyda, przypominam, że na koniec elewatora dostajemy Beryla na nowy serwer, super sprawa, dobro oni można wrzucić, można pocisnąć dalej lochy. To jest no, na nowe serwery bardzo fajne, ale ogólnie elevator to jest fajny, przyjemny event. Na wszystkie serwery tak naprawdę dużo nam daje, nie trzeba dużo grzybów na niego wydawać, więc właśnie ten elevatorek startuje. Kolejna sprawa to jest. Jakiś tam jakiś nie, jakaś niespodzianka ode mnie, o może w ten sposób. Jeszcze wam oczywiście nie mogę powiedzieć, co to będzie, i tak dalej. Natomiast na start hellevatora i na start nowego serwera yy, będzie ode mnie niespodzianka, będą w sumie dwie niespodzianki: jedna właśnie na hellevator, druga na nowy serwer. Yy, no, kto tam bardziej kumaty to się domyśla o co chodzi. Ja jeszcze tego nie mogę ogłaszać za bardzo, co to będzie. Yy, nie mogę tam, wiecie, zdradzać szczegółów. Ale niespodzianka ode mnie oczywiście również będzie, yy, więc yy, polecam wyczekiwać i polecam sprawdzić po prostu kanał yy, w piątek tego o godzinie 16, albo tam Discorda albo cokolwiek ode mnie. No i tyle. I tak naprawdę tyle. Nie wiem, czy to serwery wytrzymają. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw. Jestem bardzo ciekaw. Nie rozumiem tej decyzji, powtarzam, bo mogli ten elevator, jeżeli chcieli to w ogóle połączyć, żeby to było nowy serwer plus właśnie elevator, to mogli ten elevator po prostu dać dzień wcześniej, w czwartek i wszystko by było git, bo E8 też by się załapało na ten elevator, no a no byłoby to mniejsze obciążenie serwerów. Rozumiecie o co? Chodzi? chodzi no ale widzicie, no tak wyszło, tak zdecydowali no i zobaczymy co to przyniesie dobra, no tutaj widzę, że ta Atena nam za bardzo nie pada, szczerze mówiąc, wydałem już na nią, oj sporo, nie wiem, 400 grzybów albo coś koło tego i niestety nie chce nam paść, no procenty nie były jakieś wybitne, nie, bo 0,30% to nie jest jakoś bardzo dużo, nie wiem czy dobrym pomysłem było dać tą runkę na Kunegundę zwłaszcza, że my jesteśmy magusiem, bustujemy inteligencję Atena również jest magiem, więc może Mariuszek by zrobił więcej, jakbyśmy tą runkę mu zmienili, no ale dobra, po próbujemy jeszcze, zobaczymy. Tak naprawdę zobaczcie, zostały nam na tym Magusiu. No ten loszek, jakbyśmy go ubili, może jego trochę poklikam, może jakoś tam się bardziej uda. Tutaj, jeżeli chodzi o Kunegundę, no to ona zrobi więcej, bo to jest berek, więc może jakieś uniki i tak dalej. Jak ubijemy tego surtra, to nam zostaną tak naprawdę tylko i wyłącznie dwa lochy: ta góra Olimp i tutaj ta kacz tych sobowtórów. No i gurota potworów, która jest dostępna dopiero od 600 poziomu, więc jeszcze będziemy musieli troszkę poczekać. No ale ciężko, już ciężko. Tak jak nagrywałem odcinek za Zabójcy wczoraj, gdzie tam też jakieś loszki próbowałem klikać. Tak, tutaj na tym Magusiu, na tym levelu również idzie to bardzo ciężko. Yy, no, trzeba długie przerwy robić między odcinkami z tych postaci. O, zobaczcie. Dobra, no to poszło łatwiej niż myślałem, okej. Okay. Czyli kolejny loszek mamy zamknięty. Mamy tutaj osiągnięcie, wbiliśmy 535 level. Dobra, nie spodziewałem się, że tak szybko padnie, a niby procenty były mniejsze, aniżeli właśnie na Tomatenę. No ale dobra, możemy obejrzeć tą walkę, oczywiście zobaczmy tutaj kiedy ja ostatnio, 12 października klikałem jakieś lochy na tym magu, okej okay. Czyli miesiąc temu, to w sumie nie ma tragedii. Tu możemy przyspieszyć, zobaczmy jak to wyszło. Surf to jest powiedziałem wojownik chyba. Nie wiem w sumie, czy bojownik, powiedziałem. W każdym razie to jest Berek, to jest Berek. Jak widzicie, on tutaj ma tych ma tych ciosów sporo. Okej, okay. no i to co mówiłem, Kunegunda porobiła, my go tylko dobiliśmy. No i pięknie, dobrze, kolejny loszek na Magusiu zamknięty. Dobrze, że coś zrobiliśmy na tym odcinku, bo by była lipa. No i teraz możemy jeszcze na tą troszeczkę grzybków zmarnować. Tylko wiecie co, może ja tą runkę faktycznie zamienię. Zrobimy tak, że Kunegunda będzie miała ogień, a Maguś będzie miał zimno. Ten Maguś nam się chyba w tym przypadku bardziej przyda. Czy ja mam w ogóle itemki poulepszane wszystkie, bo też tego nie sprawdziłem, czy wszystko jest razy dwa. To są takie pierdółki, bo to nie daje za dużo statystyk, ale no może się przydać. Zawsze tam wiecie, jakiś hitek mocniejszy, dokładnie. Tutaj Kunegunda nie ma pasa ulepszonego, tu jest razy dwa, tutaj jest wszystko razy dwa. Dobra, jeżeli chodzi o czary, tu też musimy pętać. Tak, wszystko jest git. Dobra, lecimy do tej Ateny. Pięknie. No i co? Mówię, jestem głodny, tak serwera, dlatego, że nowa klasa postaci będzie to odświeżenie na kanale teraz na wszystkich, locha, na wszystkich lochach na wszystkich kontach stopujemy lochy a na tych, na których nie stopujemy, no to widzicie jak to wygląda, klikamy jeden loch na parę miesięcy albo dwa lochy, więc po prostu będzie to odświeżenie na kanale no i jeszcze taką wisienką na torcie jest moja własna gildia, której również byłem głodny żeby taką zrobić, żeby zobaczyć jak mi to wyjdzie, po prostu żeby to sobie ogarniać, nie, bo dawno swojej gildii takiej na tryhardzie nie miałem no ale jestem ciekaw, zobaczymy, mówię Mam nadzieję, że gierka będzie przyjemna, że nic się tam złego nie wydarzy, no i będziemy mogli wystartować na tym nowym serwerze tak jak wystartować powinniśmy. I chyba tyle, nie? I chyba tyle co do tych informacji będzie w końcu coś się działo w tym serwerze, będzie się działo coś na kanale. W ogóle EU8 to też jeszcze powinienem powiedzieć. To będzie serwer z bardzo mocnym combo, dlatego że zwróćcie uwagę, mamy nową klasę postaci, która poniekąd psuje obraz tego serwera, dlatego że no wydaje mi się, że z 80% graczy w topce czy tam no 75, powiedzmy 70, no to będzie właśnie nowa klasa postaci, nie ma co się dziwić. Tak samo było na W58 na Bardzie no ale mamy ten helewator, który się skończy za chyba półtorej tygodnia. Helewator, jak się nie mylę, trwa półtorej tygodnia. A potem będzie Black Friday. Potem będzie Black Friday, czyli ta promocja 33%, jakieś tam pewnie pakiety specjalne. Black Friday to jest również możliwość kopania samych czarnych i legendarnych gemów z kopalni, jak dobrze pamiętam. Więc to również jest ogromny boost ogólnie dla serwera. No i potem tak naprawdę za miesiąc już będzie legendarny loch, bo legendarny loch, kolejna edycja będzie w okolicach Bożego Narodzenia. Także no, EU8 szykuje się z mocnym, ale to bardzo mocnym combo, co też jest oczywiście fajne, w sensie fajne, fajne no o wiele szybciej przejdziemy przez ten early game, mid game i bardzo szybko zaczniemy tam stopować lochy, więc powiedzmy dla kontentu nie jest to super, no ale będą pewnie jakieś rekordy, bo w sumie to jest dobry serwer, żeby jakieś rekordy padły, będzie pewnie trochę jakichś tryhardów, którzy będą bardzo mocno cisnąć i tak dalej, nie? Więc spoko, generalnie spoko, zobaczymy jak to wyjdzie, będziemy sobie grać, będziemy sobie śledzić, ja oczywiście gram na grzybkach, natomiast nie będzie to taki tryhard jak na przykład na EU5. Na EU5 poszło mi niecałe 30 koła grzybów na pierwsze 3 dni. Dużo wydałem tam pieniędzy, chciałem wbić ten 200 level w 3 dni, więc też no, to było tym spowodowane, że tyle grzybiłem i tyle tych grzybków poszło. Tutaj będziemy grać na grzybkach, ale na pewno spokojniej, oszczędniej. No Będzie to taka seria jak na przykład, nie wiem, na EU1 bodajże ewentualnie, gdzie ja tam ostatnio zaczynałem w W60, też w sumie jakoś bardzo nie tryhardowałem na początku będzie to taka seria spokojniejsza ale oczywiście na grzybkach z jakimś plikaniem lochów i tak dalej, zobaczymy jak nam to wszystko wyjdzie, chyba wszystko powiedziałem wy oczywiście piszcie w komentarzach, czy zaczynacie na EU8, jeżeli tak to czy grzybicie jaką klasą postaci, czy może free to play czy może eco, co sądzicie o tym połączeniu nowego serwera i hellevatora no i jeżeli będziecie grać na grzybkach nie macie jeszcze gildii, odzywajcie się do mnie jeszcze mi zostało w gildii, nie pamiętam ile, z 5, z 8 miejsc, coś takiego. No jeszcze na pewno ktoś się wykruszy w międzyczasie, bo tak zawsze bywa. Więc po prostu odzywajcie się, stworzymy jakąś mocną polską ekipkę na tym serwerze i może w przyszłości jakieś top 2, top 1 za kilka miesięcy udałoby nam się zdobyć. Chociaż no, tak jak mówię, znam ekipy, które tam startują. Jest jedna ekipa niemiecka bardzo mocna, jest jedna ekipa czeska bardzo mocna. Jest w ogóle jedna gildia polska, która gra Eko, ale też jest... Też widziałem, że tam bardzo ogarnięty zarząd mają, z nimi, powiedzmy, jestem w kontakcie, więc może w przyszłości jakaś współpraca się nawiąże. Jak tam nie będzie, no jak serwer będzie już starszy, nie będzie aż tyle ludzi, to może tam jakoś się połączymy albo coś, to zobaczymy. Nie planuję tego, ale wiecie, jest to jakaś tam adekwatność. Do tego, żeby tak zrobić, dlatego, że, no mówię, ja wychodzę z założenia, żeby zrobić 100% polską gildię i żeby właśnie jako polska gildia zdobyć jakiś wyższy ranking, bo to jest zawsze fajne. Zwłaszcza, że ja ostatnio na wszystkich serwerach startuję, wiecie, w jakichś ekipach niemieckich, międzynarodowych, więc teraz dla odmiany zrobimy coś takiego. Oczywiście można, jak ktoś kupuje jakieś grzybki na EU8, jakieś pakiety startowe, potem pakiety twierdzy, robi generalnie jakieś tam, wiecie, zakupy. Można to robić na stronie home.syfygame.com. Net. Dostęp do ID postaci już macie odkąd założycie konto podczas prerejestracji. Przypominam tutaj w lewym dolnym rogu opcję. Tu wchodzicie w zakładkę postać, no i macie swoje ID postaci. Na stronie homesyfigamenet -y możecie się tym ID postaci zalogować. No i tam macie do kupienia właśnie pakiet startowy. Potem będzie pakiet twierdzy, ogólnie wszystkie pakiety. Tam promocja na grzybki 20% trwa już od piątku, od startu prerejestracji więc można kupować, można używać kodu neutral trwa giveaway, który rozstrzygniemy w kolejny poniedziałek w przyszły poniedziałek, już jak ten, powiedzmy hype odnośnie startu serwera troszeczkę opadnie więc sobie go rozstrzygniemy, także jeszcze można do mnie screeny podsyłać jak używacie tego kodu twórcy, no i brać udział właśnie w tym giveaway'u, więc również polecam to robić, jeżeli ktoś jeszcze nie kupił pakietu startowego albo generalnie jeszcze grzybków nie kupił, będę bardzo, bardzo wdzięczny ja od każdej takiej transakcji, gdzie tam wpiszecie kod twórcy Neutral, wyskoczy wam na zielono, że twórca znaleziony, dostaje 5%, więc nieważne, czy kupujecie pakiet startowy za dwie dyszki, czy właśnie najdroższy za 4 stówki, no to ja od każdej takiej transakcji dostaję właśnie 5%. Dobra, wiecie co? Chyba tyle. Chyba tyle. Nie udało nam się niestety tej Ateny ubić. Szkoda, mimo że na nią były większe procenty, aniżeli na tego surtra, no ale zawsze jakiś loszek ubity, zawsze delikatnie do przodu. Mamy teraz w tym momencie już dwa lochy tylko i wyłącznie otwarte na tym magu. No i to są najbardziej late game lochy tak naprawdę, dlatego że no ich się tak z bomby nie zrobi. Na nie już trzeba poczekać. Tutaj jak ubijemy jednego przeciwnika, to potem musi minąć kilka miesięcy, żeby ubić kolejnego, więc są to już takie bardziej late game'owe lożki. Dobrze, jeżeli chodzi o mojego Magusia, co tutaj się zadziało... Mamy już 535 level, więc jeszcze 65 leveli i będziemy mieli 600. Fajnie to brzmi, ale oczywiście, jeszcze dużo, dużo czasu przed nami, żeby ten 600 level wbić. Zwłaszcza, że gramy na golda, lochów nam nie za, nie za dużo zostało, więc no ciężko to idzie. Bardzo ciężko to idzie, gdzie ja w ogóle jestem na kalendarzu. Aha, w ogóle dopiero odebrałem level z kalendarza, więc y, tym bardziej musimy poczekać. No ale właśnie, co tu się fajnego zadziało? Przede wszystkim, wbiliśmy 50 tysięcy inteligencji w podstawie. Nie wiem, kiedy to było, z tydzień temu, coś koło tego. W każdym razie 50 koła inteligencji w podstawie bardzo ładnie to już wygląda. No fajnie, po prostu fajnie. Ja jestem zadowolony. Teraz lecę sobie do 25 tysięcy HP. No i potem chyba będę leciał do jakichś 30 tysięcy, przepraszam, 60 tysięcy inteligencji. Potem do 30 tysięcy HP, żeby utrzymywać ten rozstrzał dwa razy więcej, właśnie tej inty, od HP. No ale 50 koła to już jest naprawdę fajne osiągnięcie. No i dążyłem, żeby to wbić jak najszybciej. I temki poulepszane, tam około razy 20, Razy 19, niektóre razy 18, więc tak to wygląda. Surek nie mamy za dużo teraz po to, może nam troszkę dojdzie. No ale tak naprawdę tyle. No, lochów oczywiście nie ruszałem poza odcinkiem. Aure mamy już 60, więc jeszcze tylko 6 poziomów i mamy maksa. Tutaj nic istotnego, tutaj nic istotnego. Jeżeli chodzi o pupilki, no to no mam tak po 3 koła około jedzonek. W sumie bardzo podobnie jak na zabójca, a zabójca jest. Jejku, w ogóle zobaczcie. Zabójca jest 3 miesiące młodszy. 3 miesiące później został założony a mimo to jeżeli chodzi o jedzonka no to mam bardzo podobną ilość co na Magusiu ciekawe, nie wiem z czego to wynika może jakoś tutaj gorzej z owockami czy coś no ale w każdym razie około 1000 jedzonek jeszcze mi brakuje, żeby te środowiska zakończyć, lożki nieistotne, twierdzam, zobaczcie kopalnia klejnotów mi się buduje na poziom 88, więc już naprawdę bardzo blisko tej stówki, no jeżeli chodzi o kopalnię złota, no to już mamy 95 level, ja pewnie nagram odcinek jak dobiję setny, bo to już jest bardzo fajne i bardzo late game'owe osiągnięcie no ale jak widzicie, jeszcze mi tu brakuje tylko i wyłącznie 5 poziomów, żeby tą stówkę mieć. Ta kopalnia złota już mi bardzo dużo daje, daje mi jedną statę na godzinę, jak widzicie, jak tam jeszcze dojdzie event golda, no to to już są fajne statystyki. No dużo, dużo, mówię, no 204, nie, dobrze, mówię, nie, 24, 24 staty z samej kopalni złota dziennie dostaję, nawet ponad, bo tu jest prawie 11 milionów. No ale chcę jak najszybciej tą kopalnię złota na poziom setny wbić, dlatego obecnie opluwam kopalnię klejnotów, ona tam sama buduje, a jeżeli coś skipuje ewentualnie, no to właśnie tam kopalnię złota. Gildyjka top 2, tutaj była jakaś fuzja, ale nawet mnie to bardzo nie interesuje. Hollywood chyba nadal istnieje. Y a, to się teraz nazywa Bollywood? Chyba nie wiem, może zmienili nazwę. W każdym razie Hollywood połączyło się tutaj z Dead -E, no i wbiliśmy top 2 tym samym, jakoś tam się wzmocniliśmy, ale po prostu mi napisali, że przejść do tej gildii przeszedłem. Ja, jeżeli nie zarządzam gildią, nie jestem tam żadnym oficerem, liderem, to się za bardzo gildią nie interesuję, po prostu jestem, żeby być. Mamy 17-gołą Hydra, co ciekawe. No i tyle tak naprawdę, tutaj ostatnio nagrywałem odcinek właśnie o Hocie, który wbił bardzo wysoki level po stopowaniu lochu, w tym momencie ma 546 więc 11 leveli przewagi nad nami. No i nic więcej się na tym serwerze nie dzieje tak naprawdę, nic tutaj więcej, powoli sobie ludzie wbijają levele, tu widzę, że Aktimelek też dobił 50 koła zręczności co, co możemy zobaczyć i teraz sobie chyba leci HP. No i tyle tak naprawdę, nie, mówię, można sobie tą topkę prześledzić, ja tutaj bardzo tego nie śledzę, mamy chyba bazowe statystyki, nie wiem, jakieś piąte na serwerze albo szóste, no mnie, te, mnie teraz level za bardzo nie interesuje, głównie właśnie wbijam te statystyki i staram się zarabiać jak najwięcej golda, gildyjki tak wyglądają, to jeszcze na szybko, twierdzę, nieistotne za bardzo, pupile, jezu, jak my jesteśmy nisko w pupilach w ogóle, ciekawe, pupile nieistotne również za bardzo, podziemia w sumie też nieistotne, no i tak to wszystko. Wygląda. Dobrze, tyle z mojej strony. Tak jak mówię, piszcie komentarze co do E8, co do Elevatora, co do połączenia, to co wam już wcześniej mówiłem. subskrypcję z dzwonem zostawcie, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę, oczywiście, zostawcie. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.